temat banalny, banalny temat. Ludzie, zauważyłem, że ludzie w większości boją się ciszy. Ludzie robią wszystko, żeby tą ciszę zagłuszyć albo radiem, albo telewizją, albo rozmową. Ludzie potwornie boją się ciszy, ponieważ cisza to jest moment, kiedy człowiek mógłby się skontaktować sam ze sobą. Jeżeli człowiek się kontaktuje sam ze sobą, to wcale się nie czuje dobrze. Wtedy, kiedy sam siebie nie lubi. Ludzie, którzy siebie nie lubią, unikają chwil, w których mogliby pomyśleć, w których mogliby się zastanowić, w których mogliby pobyć ze sobą. Zauważyłem, że ludzie w większości się nie lubią i robią wszystko, żeby uniknąć kontaktu ze sobą. Kochani, ja wiem, że ja oczywiście nie mam racji. Ja nie mam racji, nie chciałbym mieć racji. Natomiast moje spostrzeżenia dotyczą osób, które mnie otaczają. Dotyczą wszystkich moich znajomych, którzy cały dzień spędzają albo przy muzyce, albo przy włączonym telewizorze, albo rozmawiając przez telefon ze swoją znajomą. Oczywiście istnieje jeszcze taka możliwość, że dawnym systemem, sposobem ludzi z mojego poprzedniego pokolenia, to było siedzenie w oknie i oglądanie, co inni robią, żeby nie myśleć o sobie, bo jeżeli myślimy o sobie, to dochodzimy do bardzo, bardzo ciekawych wniosków, a te wnioski, nie dość, że są ciekawe, to czasami są nawet przerażające. I dlatego, kochani, życzę wam, żebyście od czasu do czasu wpadli na pomysł medytacji, na pomysł pobycia ze sobą i zaczęli dzień od miłego zdania skierowanego do lustra. Najlepiej podczas golenia. Dlatego się golę.